Zacząłem całkowicie od zera na Game od Sampina, a tam sekrówka.pl. W jaki sposób to wyszło? Czy mi się w ogóle udało przetrwać? Zobaczycie w tym odcinku. Dobra. No, mój początkowy krok na pewno będzie wybranie kita gracza. Czy jedzenie gracza? Ej, Gosiu! Ej, na start! Daj, bo nie złapałem! Sad Gosiu do Koksa. Dobra, ja wiem, że on chce mnie już. Gdzie on jest? Wywaliło go? A, czekaj. A, teraz go widzę. Spróbuję go jakoś wykiwać, żeby dał mi. Wiedziałem oczywiście. Mam z niego dwa koksy. Ach, chciał skanik mi zrobić. Dobra, nie, to już za daleko. Nie będę tak ryzykować. Teraz odbiorę sobie kit M4+, czyli tej dosyć dobrej temki na start. Czy to nie są jakieś najlepsze, ale startowe? Czemu nie? Ale oczywiście mogę zapomnieć o kod do mody SMP. I to co daje mi jedno serce i jeszcze daje mi dwa lucky bloki. Czyli lucky... O, mogę lucky bloki kupować. Tak. Dobra, za 4 minuty będę mógł znowu skopiować. Strasznie na początku, tak szczerze, zaczynałem coś wymyślić się, bo nie wiem. Oczywiście tych rzeczy nie będę brał, bo nie chcę tak oszukiwać. Teraz palę sobie game over i wezmę sobie najpotrzebniejszy itemek, który mi tutaj bardzo może pomóc. To jest... Mam, dobra. Bloki na dyrku. Sobie oczywiście będę to skupiować. Najważniejsze, muszę na początek to skupować bardzo dużo takich bloków. I też fajnie by było zdobyć jakieś sesa z tego lub zastanawiać się monet, kupić kolejne takie bloki. Myślę, że takie bloki będą mi bardziej się opłacały. Oczywiście zobaczymy, z jakimi temami skończę po tym początku. Dobra. Widzimy się, jak skopię już więcej ten. Przydatne też jest na przykład jakieś surowce kopać, później pozamiać na bloki. I oczywiście później je sobie posprzedaję jako bloki. Żeby mieć już jakieś pierwsze monety, dzięki których będę mógł coś więcej osiągnąć. Żeby coś z ręku przydatnego kupić. Żeby troszeczkę ułatwić sobie tę grę, no bo w sumie tak powinno się zaczynać, więc wiadomo. Dobra, weźmy sobie to. No, weźmy sobie tutaj lepiej całość, żeby mieć od razu coś na sprzedawanie. Biorę, zamieniamy bloki, użyję sobie jakiegoś crafting. I teraz zamieniam to wszystko na bloki węgla. I mówię, bloki węgla już mam. Teraz zamieniam wszystko. I teraz mogę sprzedać moje bloki węgla. Sprzedaj. Teraz mam 338 monet na start. Czy też w sklepie przydatnego mógłbym kupić? Sprawdźmy z ciekawości. Tutaj. To jest na pewno nie na rynku na 100% nie, ale diament to trochę na drogę. Chyba mi jest to potrzebne. Spróbuję dogi. Kurde, że tutaj nie ma takich przydatnych rzeczy, serio mogłyby mi się przydać. A to właśnie na najniższej ceny. To już będzie takie mega przydatne. Dobra, tu nic nie ma. O kurde, ta cena piękna. No, na razie nic nie wygląda, aby coś miało być przydatnego. O, to jeszcze sobie trochę tam pokopuję, wystakuję się i wtedy do was wrócę. Dobra, to cześć! Kubala, nie ma widzę go. Wiel? Szalker? Czy nie? Szalker, proszę. Jest! Wybaczcie, zapomniałem wam powiedzieć, że dzisiejszym moim celem na odcinek jest zdobycie całego anarchicznego seta. Oprócz zdobycia całego anarchicznego seta, oczywiście ja tak trochę sobie pozrabiać tam kasy, no jeszcze no znaleźć inne jakieś tam itemy oprócz całego anarchicznego seta. Czyli na przykład najrzadszy miecz na całym serwerze, czyli sercowy mieczyk. Ale dobra, w całym odcinku dowiecie się, czy to mi się udało. Dobra, to cześć. Ale tu wygląda, jakby coś miało być.
lipcu może coś być. I miałem rację. W tym lesie znalazłem naprawdę cenne itemy w szalkerze. Zobaczcie sami, bo to jest naprawdę wow. Da, żeby nie ryzykować. Lepiej sobie. Jest szalkę! Proszę, nie chcę. Jest! Jezu! O Boże! Wywalaj to! Bierz to, człowieku, bierz! Kolejne 30 anarchicznych itemów! Kilof anarchiczny! Dobra, jestem normalnie uratowany. Jest nederyt, super. Totem! Jeszcze w dodatku totem! Czyli zdobyłam wszystkie najlepsze itemy na tym oto trybie. Tak, miecz. Kilof. Łuk. Jezu, jeszcze tylko butów mi brakuje i mam full anarchiczny item. Ekwipunek. Elytra jeszcze do bogactwa. Stręcz. I sercowy mieczyk. Najrzadszy item na tym SMP. I właśnie, nie wiadomo w jaki sposób to się udało, ale się udało. Zdobyłem najrzadszy item na tym SMP. Czyli sercowy mieczyk. Co? Daję chyba tak, no... I to tam 25% szans na to, że po zabiciu gracza wylosujesz drugie jeszcze serca. Więc ten item jest naprawdę potężny. Ale dobra, zobaczcie resztę odcinka. Na anarchii SMP i na plemię SMP on jest najrzadszy. Ale kurde, opłacało się pójść w los kordy. Czyli wiecie, w jaki sposób zaczynać grę na tym oto serwerze? Po prostu trzeba się w losowej i szukasz jakichś itemów, no proste. Aż takie trudne to nie jest. Tutaj praktycznie wszędzie coś jest ciekawego. Ametyst. A tam niepotrzebny. Ale teraz musimy znaleźć ostatni item, czyli buty. I wtedy nasz challenge jest udany. Jest wykonany. Wszystko jest legalnie zrobione. Jak ktoś mi napisze, że to jest ustawione, to ja nie wiem. Bo w jaki sposób bym mógł zostawić jakieś itemy i tepnąć się w losowe. Jestem 0,01%, że tepniemy akurat w tym miejscu, gdzie zostawiam itemy. No ludzie, no. Więc to nie jest ustawione. No. Ej, to wygląda, jakby tutaj coś serio miało być. Tu. A, nie zjeba. Ale dobra, proszę, żeby coś tutaj na górze było. Na przykład buty anarchiczne. Wtedy będę miał wszystkie moje itemy już. Zjeba. Już tutaj też nie zjeba. Chodźmy jeszcze raz głosowe. Chyba była bliższa ta parka. No to chyba ta jest najbliższa ta parka. A, jeszcze raz to pojedziemy. Nie ma widzę jak na ocean typa. Niech co robią coś z tym, żeby na ocean nie typało. Dobra, nie wiem. Jeszcze jest szansa. Ale nie. Już ciężko będzie. Czemu cały czas tam jest, jak tu jest bliższa ta parka? O, tu jest szansa, że coś będzie. Rys nie mam. No i się nie prezentuję, bo coś ciekawego miało tutaj być. Ale kurde, jak coś będzie, to będzie normalnie niesamowite. Jest szalker, jest szalker, proszę! Żeby się okazało, że to w tym szalkerze coś będzie, co jest serio potrzebne. Proszę, rozkąd go. No nie, on jest pusty, serio? Proszę, nie wierzę. On jest pusty! Ten szalker jest pusty. Serio, w tym szalkerze musiał być pusty, a że jeszcze w tamtym, co razem te anarchiczne itemy, musiał potem wyglądać tak, że akurat butów tam nie było, no. Normalnie masakra, ale trudno, co poradzisz? Jak widać, tak mi jest tutaj, musi być. Zrobię tutaj płotki, ktoś robił. Zgaduję, że płotki na natychmiastowe obrażenia, bo nas są innego w sumie. To może, że na jakieś inne itemy, takie na przykład jak Stranger i takie tam. Ale mi się bardziej wydaje, że natychmiastowe obrażenia, bo tego bardziej ludzie potrzebują. Jak tutaj sobie mogą wszyscy kupić, co chcą. TNT. Nie mam zapalniczki, niestety. Więc nic sobie nie poradzę. Czekajcie, widzowie, zaraz dobra, zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, co ten gościu sobie myślał, że jak on pójdzie na PvP, staje na tej parce i widzi, że ja chcę też tam wejść,
widzi, że zasnę, cisnę ten przycisk, zamiast stoi, widzi, że mam jeszcze itemy od niego, nie, stoi tam, głupoty ten gościu zrobił, bo inaczej by nie zginął, a zginął i uzyskałem ostatni item z anarchicznych itemów, czyli te buty, zobaczcie jak wyglądają. Tak, jest! Jakie on miał buty? Jest! Anarchiczne buty! Dzięki, że mam. Ja pierdzę. Udany film. Będzie. Ja pierdzę, no, udało się. Mam wszystkie anarchiczne itemy. Ja mam sobie tak. Wow, ale kurde, mam cały anarchiczny kwipunek. Łuk, kilof, miecz, setowy mieczyk, set. No i ogólnie wszystko mam anarchiczne, nawet totem mam. Ja pierdzielę. Dobra, to jeśli podoba się ten odcinek, nie zapomnij zrobić łapki w górę i suba z dzwonkiem. Do natomiast do następnego. Cześć.